Cześć, jestem Emilka i dzisiaj pokażę Wam kilka postaw jazdy na wrotkach. Dopiero zaczynam, ale mam dla Was kilka rad, dzięki którym po godzinie nauczycie się jeździć. Jednak zanim zaczniemy, pamiętajcie o zestawie ochraniaczy i kasku. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dobra postawa jest najważniejsza. Pięty skierowane ku sobie, a palce na zewnątrz. Na początku spróbujcie wykonywać malutkie kroczki, a dopiero gdy poczujecie się swobodnie, możecie zacząć się lekko odpychać. No i w drogę! Beczkę zaczynamy od zwykłej jazdy, a następnie rozszerzamy i zwężamy powoli nogi. I tak cały czas. Wymyśliłam jednak trik, dzięki któremu być może będzie Wam trochę łatwiej. Wykonujemy taki sam ruch rękoma, co nogami. Dzięki temu nasze nogi automatycznie będą chciały poruszać się tak samo jak ręce. Mi to w sumie pomogło. To the moped store, said fuck it. And the salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Idziesz prosto i nie umiesz skręcić? Spokojnie, wystarczy ugiąć tę nogę, która jest po stronie, w którą chcesz się poruszyć. Jeśli jest Wam jednak trudno utrzymać ciężar, wystarczy podnieść do góry przeciwną rękę do zgiętej nogi. Zatrzymaniem, rozłóż nogi nieco szerzej niż w beczce, gwarantuję, że się zatrzymasz. Przysiad jest banalnie prosty, wystarczy zgiąć kolana i wyciągnąć ręce z korpusem do przodu. Jeśli chcesz jechać wolniej, wyciągnij daleko ręce, a jeśli szybciej, przyciągnij je do siebie. To już wszystko. Pamiętajcie o Sojlunie, którą możecie już teraz oglądać na Disney Channel, a ja zapraszam na wszystkie kanały społecznościowe, na których się znajduję i na subskrybowanie mojego kanału. No to pa, pa!